Całe życie od dziecka marzyłam, żeby być w telewizji. Pani Dagmaro, jest Pani bardzo dużą bohaterką naszej gazety. Ja o Pani tekstów napisałem w mojej gazecie już z 50, a pracuję 5 lat. Nieraz nie były fajne. Ale staramy się... Zdjęcia nieraz brzydkie dajecie. Dlatego o te zdjęcia paparazzi chciałem się trochę podpytać. Czy Dagmara Kaźmierska jeszcze potrafi, jak jest na wakacjach w Sopocie, wyjść spokojnie na plażę, żeby nie zostać zaczepioną? Nie, no ja już długo. To już jest kilka lat, kiedy ja nie mogę wyjść spokojnie. To już jest... dłuższy okres czasu, kiedy ja właściwie nigdzie nie mogę wyjść spokojnie, czy to są wakacje nad morzem, czy jestem w górach, czy jestem po prostu no, w jakimkolwiek mieście. Już się nie da przejść, ale to jest bardzo miłe, bo ludzie dają mi bardzo dużo dowodów sympatii i miłości. To nie jest tylko przejście do mnie, pani Dagmarko, możemy zdjęcie. Nie, nie, to jest, o Jezu, pani Dagmarko, my panią kochamy, pani nam daje siły, ludzie chcą mnie dotknąć. To jest wszystko takie, że podchodzą do mnie jak do swojej, nie do kogoś z ekranu. A czy pani w ogóle lubi siebie oglądać na ekranie? No nie, nie bardzo. Aczkolwiek nie przeszkadza mi nic w sobie, bo ja jestem bardzo, no ja podchodzę bardzo luźno do swojego wyglądu i w ogóle do życia. Niemniej, o, może inaczej. Lubię czy nie lubię? Nie mam czasu. Ja nie mam czasu na telewizję, ja za dużo ganiam, za dużo pracuję i... Ale kiedy już siebie oglądnę, to okej. Okay. Są momenty, że się denerwuję, tak? Tu to nie takie, schab wystaje, włos zły, zez się pokazał za dużo, ale generalnie no, całe życie od dziecka marzyłam, żeby być w telewizji, więc no chyba no, trzeba lubić to, co się robi, więc chyba lubię.